raz trzeci firma Eurocard wzięła udział w największych w Polsce targach branży artykułów dziecięcych Kids Time w Kielcach. Na stoisku o powierzchni 150 m2 zaprezentowaliśmy produkty czterech dystrybuowanych przez nas marek: Eurocard, EasyGo, Rico i Expander. Wśród pokazywanych produktów znalazły się wózki wielofunkcyjne, wózki spacerowe, foteliki samochodowe, krzesła do karmienia oraz drewniane rowerki biegowe. Firma Eurocard jest dystrybutorem czterech marek produktów dziecięcych. Marek Eurocard, EasyGo, Expander i Rico. Po raz trzeci z rzędu wystawiamy nasze produkty podczas targów Kids Time w Kielcach. Jest to najważniejsza impreza branżowa w roku. W naszej ofercie znajdą Państwo wózki wielofunkcyjne polskiej produkcji, wózki spacerowe, foteliki samochodowe, krzesełka do karmienia oraz drewniane rowerki dziecięce. Targi są dla nas świetną okazją, aby spotkać się z naszymi partnerami handlowymi zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Jest to dobra okazja do poszerzenia kontaktów, do zapoznania się z nowymi trendami. Nie jest to niestety impreza, na którą są wpuszczani również klienci indywidualni, ale tego typu formuła pozwala nam na lepsze dopasowanie oferty do potrzeb naszych klientów. Udział w targach poprzedzony został wielomiesięcznymi przygotowaniami. Praca projektantów i całego zespołu przyniosła oczekiwane efekty. Łącznie zaprezentowaliśmy 14 nowych produktów, składających się na kolekcję wiosna-lato 2015. Nasze stoisko odwiedziło ponad 300 firm z kraju i zagranicy. Każdy z naszych pracowników przeprowadził ponad 50 rozmów dziennie, a nasz ekspres przemielił 3 kg kawy. Cały ten wysiłek miał na celu dotarcie z naszą ofertą do jak największej liczby klientów poprzez obecność w najlepszych sklepach dziecięcych w całej Polsce oraz poza granicami naszego kraju. Tegoroczna 6. edycja targów Kids Time okazała się rekordowa pod każdym względem. Oprócz naszej firmy na powierzchni 10 tysięcy m2 swoje produkty zaprezentowały 324 firmy. Targi odwiedziło ponad 4 tysiące specjalistycznych zwiedzających z 33 krajów. Tym samym targi Kids Time stały się największą imprezą branży artykułów dziecięcych w Europie Środkowo-Wschodniej. Targi urosły w stosunku do ubiegłego roku o 50%, ale gdyby porównać to z rokiem 2009, kiedy zaczynaliśmy te targi, to ten wzrost jest naprawdę imponujący, jest wielokrotny, ale nie chcemy na tym zakończyć. Mamy dużą ambicję, żeby te targi się stały jednym z wiodących targów w Europie, bo sądzę, że mamy dobre przesłanki. Polska jest dzisiaj bardzo istotnym producentem, chyba najbardziej liczącym się producentem w wielu dziedzinach związanych z dzieckiem, chociażby w produkcji wózków dziecięcych czy zabawek. Także to tutaj do Polski powinni przyjeżdżać kupcy chcący kupić te wyroby. Zabiegamy o to, żeby to nie były targi tylko międzynarodowe z uwagi na wystawców, ale również na zwiedzających. I to się już dzieje. Ja wczoraj, jedząc obiad w naszej restauracji, słyszałem i język rosyjski, i język angielski, i język niemiecki, włoski, bo chcemy sprowadzać tutaj kupców, ale dodajmy, że wczoraj również byli na targach dziennikarze z wielu redakcji, z czasopism specjalistycznych z Europy. Na początku startowaliśmy jako impreza mieszana. Dwa dni były poświęcone bardziej profesjonalistom, ale jednak targi były otwarte. 3 lata temu zdecydowaliśmy, żeby targi miały charakter czysto biznesowy. My mówimy B2B, czyli business to business. I sądzę, że te 2 lata to była świetna weryfikacja, że uczynienie tych targów targami przeznaczonymi dla specjalistów było dobrym pomysłem. My jesteśmy optymistami, ale poprawnymi optymistami. Znaczy sądzimy, że są dobre przesłanki do tego, żeby te targi się rozwijały, bo branża się rozwija. Już doniesienia dotyczące wyników ubiegłego roku mówią, że wyniki były znacznie lepsze niż 2013. My jako organizator targów trzymamy kciuki za całą branżę, jej towarzyszymy i będziemy kibicować w jej sukcesie. A mamy nadzieję sami odnieść przy tej okazji mały sukces jako już trochę konsekwencja dobrego rozwoju tej branży w Polsce. Korzystając z okazji, chcielibyśmy podziękować tym, którzy odwiedzili nasze stoisko. Mamy nadzieję, że wszyscy czuli się właściwie obsłużeni i że nasza współpraca będzie układała się pomyślnie. Już dziś zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego stoiska w przyszłym roku. Do zobaczenia.